Nazywam się Maciej Kadłubek, mieszkam w Sokolnikach, ćwiczę już ponad rok i pół. Chciałbym to rozwijać, bo to jest fajne, jednak można się trochę schudnąć, można powalczyć. Są fajne zawody, można zdobyć puchary, no powalczyć też jest fajnie, jak można się wyżyć na macie. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Winkowski, mieszkam w Osieku. Syna posłałem na karate we wrześniu. Jestem bardzo zadowolony z tego. Myślę, że to jest dobra decyzja, ponieważ kręgosłupy naszych młodszych dzieci bardzo są pokrzywione, a tutaj mogą się naprawić, wyprostować. Myślę, że to jest dobra decyzja i zachęcam wszystkich Państwa do takiego samego kroku. Dzieci są bardzo zadowoleni, ambitni, co dzisiaj było widać w tych dzisiejszych walkach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich. To znaczy, ja mam nadzieję, że to nie jest tylko początek i zarazem koniec. Ja myślę, że to jest początek i to będzie dłuższa kontynuacja. Myślę, że też obejmiemy tego rodzaju sportem dzieci z terenu całej gminy. Dzieci są zainteresowane, podoba im się to, jest to inna forma ruchu, jest to taka forma, której mogą się sprawdzić wszechstronnie i jest to i praca dosyć duża rękami, praca duża nogami, jest wszechstronny rozwój fizyczny organizmu. No, poza tym mam nadzieję, że nasze zajęcia, które są prowadzone w sposób ciekawy, różnorodny, przyciągają te dzieci i pozwalają na zatrzymanie ich tutaj właśnie w sekcji zainteresowanie karate. Jest to ciężki i żmudny proces, bo tak naprawdę wychowanie takiego zawodnika czy osoby, która chce startować w jakichś innych zawodach, jest to okres kilku lat i dopiero życie pokaże i czas pokaże, jak to nam wyjdzie, czy tu się znajdą tacy ludzie, którzy będą chcieli tak długo trenować i startować w przyszłości zawodach. Mam nadzieję, że tak będzie.